Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie oraz Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie literackim. Jest to pierwszy konkurs tego typu, ponieważ po raz pierwszy teraz w maju będą odbywały się Dni Fantastyki. Wydaje mi się, że to jest świetna propozycja nie tylko dla osób, które lubią ten rodzaj literatury, interesują się fantastyką, ale również dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że w tej literaturze można odnaleźć bardzo wiele ciekawych rzeczy i inspiracji. Konkurs adresowany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych i trwa od 1 lutego do 15 kwietnia. Będzie to krótki tekst, opowiadanie do 5 stron znormalizowanego maszynopisu, ale ważne jest to, żeby dotyczył Kutna i tego, co jest związane z Kutnem, czyli róży, właśnie w tej przestrzeni alternatywnej, w nawiązaniu do fabuły, treści związanych z literaturą fantasy. Przesyłane prace należy opatrzyć godłem. Jury będzie przydzielać nagrody w 2 kategoriach wiekowych. W każdej kategorii będą przyznane po 3 nagrody pieniężne.